Piątek 9 czerwca, dzień dobry, prosto z amfiteatru, gdzie trwają ostatnie przygotowania do dzisiejszego pierwszego koncertu 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To niezwykła impreza, niezwykły jubileusz i będzie się też dużo działo. Oby tylko aura pogodowa nam dopisała, bo tradycją opolską już jest, że na festiwalu zazwyczaj pada i na dzisiaj też zapowiadane są burze, ale miejmy nadzieję, że one przelecą wcześniej, zanim zacznie się koncert. Wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, aczkolwiek jak to zazwyczaj bywa przy takich dużych imprezach, mogą się zdarzyć niespodzianki, które chyba są największym smaczkiem właśnie takich imprez, ale co się będzie działo, to zobaczymy. Dzisiaj oczywiście dwa koncerty, start o godzinie 20.15, następny koncert o godzinie 22.30, więc na pewno wszyscy będą się dobrze bawić, prawie że do białego rana. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę przyjść tutaj do amfiteatru i pobawić się razem z gwiazdami i po prostu podtrzymać tradycję opolskiego festiwalu, czyli zrobić festiwalową falę, a kto nie może tutaj przyjść, bo nie ma biletów, to zawsze może obejrzeć to w telewizji. Jutro kolejny koncert, w niedzielę następne i wtedy będziemy już czekać na 61. Festiwal Krajowej Piosenki Polskiej w Opolu. A póki co czekamy na dzisiejszy koncert i życzymy wszystkim miłej zabawy.